Cześć, witam Was w kolejnym materiale. W tym odcinku udowodnię Wam tezę z poprzedniego materiału, czyli dlaczego warto jest wybrać sobie jednego wiodącego producenta kosmetyków. Dzisiaj zaprezentuję Wam, dlaczego ja wybrałem Fireballa. Zrobimy sobie rozeznanie, rekonesans całej marki, z wszystkich produktów. Postaram się, żeby ten odcinek nie był za długi, ale mimo wszystko na pewno nie będzie brakowało w nim ciekawych treści. Zapraszam do materiału. Dzisiaj będziemy w tym odcinku pracować na Renotrafiku. Samochód ten przejdzie cały proces dekontaminacji, przygotowania lakieru pod korektę. Oczywiście odcinek nie będzie dotyczył polerowania, ale pokażę Wam użycie chemii krok po kroku na produktach właśnie Fireballa. Użyjemy sobie również produktów do wnętrza, zrobimy taki quick detailing wnętrza. Także zaraz Wam pokażę produkty, które do tego sobie będziemy używać. Jeżeli chodzi o gamę Fireballa, ma ona cały asortyment wymagany do tego, żeby zrobić profesjonalny detailing. Tutaj pozwoliłem sobie przygotować taką tabelkę, w której będziemy testować różnych producentów, natomiast na start właśnie zaczynamy od Fireballa. Jako że w poprzednim materiale pokazywałem Wam, że jest to producent, który ja wybrałem do takiej partnerskiej współpracy, do takiego wiodącego właśnie producenta chemii, który w kosmetykach w mojej firmie się znajduje. Uważam, że posiadanie w gamie tych produktów, które są tu wypisane, a mianowicie piana aktywna, szampon, mianowicie dalej mamy Iron Remover, czyli właśnie ten środek usuwania opiłków, Tar Remover, czyli do smoły, później Water Spot Remover, usuwanie właśnie osadów mineralnych, płyn do szyb, płyn do wnętrza, Interior Cleaner, później mamy Quick Detailer do lakieru oraz dressing do opon. Uważam, że ten zestaw właśnie, który mamy tutaj wypisany krok po kroku, jest najważniejszy, jest najskuteczniejszy w tym, żeby przeprowadzić skuteczny detailing i Fireball wypełnia tą listę w 100%. Mamy pianę od Fireballa, szampon, szamponów mamy kilka rodzajów, pianę swoją drogą też. Mamy Iron Removera, mamy Tar Removera, Water Spota, Glass Cleanera, Interior Cleanera. Tu akurat nie ma Quick Detailera, czyli produktu takiego dwa w jednym, który jednocześnie wyczyści i zabezpieczy. Mamy tutaj natomiast środek do czyszczenia, więc można powiedzieć, że punkcik jak najbardziej się należy. Exterior Quick Detailer, czyli właśnie ten Quick Detailer do lakieru. I tutaj mamy Fireball Pirueta, dressingów mamy aż 4 rodzaje oraz wiele, wiele innych ciekawych produktów Fireball również posiada w ofercie, więc cała lista jest wypełniona i właśnie dlatego zaczęliśmy od Fireballa. Żeby nie przedłużać tematu, mamy jednak sporo roboty, nie chcę, żeby ten materiał był za długi, więc przechodzimy do mycia samochodu. Tutaj do spłukania wstępnego użyjemy sobie hydrofoamu, jest to piana aktywna, która ma właściwości nadające hydrochłobowość. Zobaczymy sobie, jak to działa. Proporcje 1 do 10, także tutaj mamy około 150 ml. Wlewamy sobie do naszej pianownicy ręcznej. Chciałbym jednak, żeby te zasady tutaj do każdego producenta były te same. Producent gdzieś tam sugeruje właśnie takie proporcje, więc używamy sobie piany aktywnej, pianujemy sobie całe auto, zobaczymy, czy uzyskamy fajny efekt hydrofobowy. Natomiast na starcie oczywiście to jest produkt inny w gamie, którego już niekoniecznie musimy oczekiwać. Jest to Bug Remover, czyli tu akurat preparat po prostu na insekty. Trochę tego mamy na samochodzie, więc od tego sobie zaczniemy. Spryskujemy sobie cały przód, a następnie będziemy pianować auto. Słuchajcie, użycie pianownicy ręcznej na Renotrafika to nie był zbyt dobry pomysł, więc rzucamy sobie pianownicę właśnie ciśnieniową. Co tutaj, jeżeli chodzi o pianę aktywną, Wam mam powiedzieć? No widać, że ewidentnie brud nam wstępnie usuwa. Zaraz sobie zobaczymy efekt hydrofobowy. Ja już widzę gdzieś tam, że faktycznie nie robi się tafla, tylko taka hydrofoba. Na pewno na plus dla tej piany jest jej piękny zapach. Pachnie to rewelacyjnie, ale jest to w sumie dosyć typowe do pian aktywnych. Przechodzimy dalej, spłukujemy i robimy mycie ręczne. O kurde, jak to jest po samej pianie, to jestem w szoku. Thank you.
Jeżeli chodzi o hydrofoama, no to sami widzicie, lakier nie był niczym zabezpieczony. To jest sam prełosz, a kropelki mamy już jak naprawdę po dobrym wosku, więc bardzo duży plus. Nie jest to najtańszy produkt, więc do dekontaminacji lakieru może hydrofoam jest takim przesadzonym użyciem. Jak najbardziej snow foam będzie spoko opcją do tego, żeby przygotować samochód do dalszej dekontaminacji. Przechodzimy do mycia ręcznego. Jeżeli chodzi o szampon, no to tu sobie weźmiemy po prostu klasyczny szampu. Tutaj producent zaleca 10 ml na 10 litrów wody. Natomiast ja po prostu w detailingu lubię sobie tak nalać od serducha tego szamponu. Nie szkoda mi czasu po prostu na budowanie sobie jakichś turbo proporcji. Ma to wyczyścić, zrobić pianę i tyle. Natomiast jak najbardziej lubię sobie wzburzyć tą wodę, spienić ją troszeczkę, wymieszać przy okazji ten produkt. Zobaczymy sobie właściwości czyszczące naszego szamponu. Przechodzimy sobie do czyszczenia ręcznego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą pianę aktywną, o ten szampon, no to tutaj wybija się bardzo mocno gęstość. Mamy praktycznie taką śmietanę w tym wiaderku, mimo że to jest tylko powierzchniowa pianka, to naprawdę myjąc ten samochód mamy wrażenie, że myjemy to czymś gęstszym. Także jest to dosyć mocno skoncentrowany preparat. Moje proporcje, te niecałe 10 ml, czy tam może trochę ponad, mogły ten efekt zaburzyć, ale mimo wszystko no to trzeba mu przyznać, że jest kozakiem. Słuchajcie, do mycia kół użyjemy sobie naszego szamponu, który jest w wiaderku, także nakładamy sobie troszeczkę i przechodzimy do czyszczenia. To są oczywiście niezbyt ambitne koła, więc tu zrobimy sobie taką podstawę. Jak już wiecie z moich materiałów poprzednich, proces dekontaminacji kontynuuje na zasadzie oprysku właśnie środkiem typu Iron Bear, czyli preparat do usuwania opiłków metalicznych. Mamy mokry lakier, więc to opryskanie ma być naprawdę bardzo szybkie. Spryskamy sobie również kołpaki, cały lakier i zaraz Wam pokażę skuteczność działania tego preparatu. Jak możecie zobaczyć, hydrofobowość po myciu ręcznym właśnie szamponem i gąbką świetnie dalej działa, więc dla hydrofoam kolejny punkt. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Iron Berna, charakteryzuje się on niskim takim, nieintensywnym zapachem, więc to jest bardzo duży plus. Natomiast reaguje on z lotną rdzą no praktycznie w danej sekundzie, jak się go spryska. Zobaczcie, że tu już się nam purpura robi praktycznie w tej samej sekundzie, jak spryskujemy sobie ten kołpak. Także jest to środek, który naprawdę dosyć szybko i mocno działa. Natomiast my przejdziemy sobie do glinkowania. Do samego glinkowania użyjemy sobie ręczników, clay towel od ADBL-a. Swoją drogą ADBL będzie kolejny w zestawieniu, także jeżeli jesteście ciekawi kolejnych producentów, zasubskrybujcie kanał. Kolejnym procesem dekontaminacji jest użycie taren glue removera, który usuwa nam po prostu jakieś tam osady z asfaltu, osady bitumiczne. Generalnie tutaj zalecenie jest takie, aby użyć to na suchy lakier, natomiast jak wiecie z moich poprzednich poradników, ja jestem zwolennikiem po prostu przyknięcia tego na lakier mokry, dlatego że preparaty te i tak mają na wystarczająco dużą koncentrację, żeby doczyścić sobie nawet w lekkim rozcieńczeniu, a delikatnie nam to też daje trochę bezpieczeństwa. Więc nie robimy tego w formie bezdotykowej, po prostu spryskując, spłukując auto. Ja sobie lubię właśnie prysnąć dodatkowo na ścierkę, a następnie mechanicznie wspomóc się mikrofibrą, usuwając wszelkie te osady, które mam nadzieję, że uda się to złapać dla Was, jak się to wszystko fajnie rozpuszcza. Natomiast przetarcie ściereczką usuwa całkowicie wszelkie pozostałości właśnie wszelkich tych osadów. I w ten sposób pracujemy sobie
preparatem Tarent Glue Remover od Fireballa. Oczywiście można się zasugerować deklaracją producenta, aby robić to na suchy, natomiast ja Wam pokażę, że na mokry lakier również fajnie to zadziała. Przechodzę, mam jednak trochę płaszczyzn do roboty, także biorę się do pracy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o proces dekontaminacji lakieru, mamy już praktycznie wszystko gotowe. Natomiast jako że Fireball posiada Water Spot Remover, go również sobie użyjemy. Pomimo że lakier i tak będziemy polerować, więc ten osad mineralny zszedłby z polerowaniem, ale no nie oszukujmy się, nie każdy klient decyduje się na polerkę lakieru, mimo że warto, no to niektórzy po prostu chcą zrobić dekontaminację, zabezpieczyć lakier woskiem, tak żeby ten wosk wybił ten połysk, nadał nam fajne właściwości, fajny wygląd lakieru. Tak pokażę Wam na przykładzie tej szyby, która posiada bardzo dużo tego osadu wapiennego, mineralnego, właśnie tego kamienia. On tak samo znajduje się na lakierze, więc pokażę Wam właśnie użycie Water Spot Removera, który pozwoliłby jeszcze w wyższym stopniu lepiej zabezpieczyć ten lakier woskiem bez konieczności polerowania lakieru. Także ostatni etap dekontaminacji Water Spot Remover. Słuchajcie, co bardzo fajne i charakterystyczne dla produktów Fireballa, jeżeli chodzi o dekontaminację lakieru. Zobaczcie, jaki proces dekontaminacji zostawił hydrofobowość na lakierze. Począwszy właśnie od piany aktywnej hydrofoam. No, suszenie takiego lakieru będzie sprawiało znaczną łatwość. Natomiast nawet jak będziemy robić serwis powłoki ceramicznej, właśnie, który jest wymagany użycie takich produktów, które przed chwilą mogliście zobaczyć, no te hydro na pewno będzie na bardzo wysokim poziomie. A uwaga, jeszcze nakładaliśmy sobie Fireball Pirouette, który jest quick detailerem zapewniający tego typu kropelki. Także bardzo fajny plus dla Fireballa właśnie za to, że w tych produktach dodaje te cząsteczki, czy to krzemu, czy właśnie jakieś nano cząsteczki hydrofobowe, które zapewniają tego typu hydro na lakierze. Wtedy możemy się pokusić o użycie na przykład suszarki Blo, żeby łatwiej móc sobie i szybciej osuszyć lakier. Także ja sobie włączam dmuchawę i suszymy. Jeżeli chodzi o recenzję Fireball Pirouette, był dedykowany temu środkowi osobny odcinek, natomiast tutaj do dopełnienia całej naszej gamy listy produktów, które są niezbędne w detailingu, chciałem Wam pokazać efekt, jaki uzyskaliśmy na tym samochodzie po dekontaminacji lakieru. Lakier bardzo mocno się przyciemnił. Tego oczywiście mogliśmy się spodziewać. Rys na tym samochodzie jest bardzo dużo, jest to mimo wszystko samochód użytkowy, ale nie ma żadnego zabezpieczenia, więc to jest taki efekt najbardziej miarodajny. My co prawda będziemy ten samochód polerować, no ale jakby ktoś się chciał pokusić właśnie na zakończenie na piruecie, ten efekt będzie naprawdę bardzo fajny. Chociażby pod sprzedaż uważam, że mocno się to podbije, jeżeli chodzi o wygląd tego samochodu. Na pewno na plus bardzo mocno śliskość. No tutaj ręka czuje, że wręcz mi się zatrzymuje, więc śliskość bardzo, bardzo, bardzo mocno na plus. A zaraz sobie jeszcze zrobimy test hydrofobowości, zobaczyć po prostu porównanie, bo jakby nie było hydro po dekontaminacji lakieru produktami Fireballa, było na bardzo wysokim poziomie, a zobaczymy jeszcze z uzupełnieniem pirueta. No słuchajcie, hydrofobowość po dekontaminacji jest na wysokim poziomie właśnie dlatego, że te produkty zawierają te cząsteczki, które tą hydrofobowość mają nadać. Natomiast sam piruet, rewelacja, ten efekt utrzyma nam się oczywiście znacznie dłużej, no bo wiadomo, że ta hydrofobowość zniknie z czasem dosyć szybciej, wypłucze się po prostu przy myciu, czy nawet przy samym deszczu, a piruecik myślę, że spokojnie kilka tygodni posiedzi i da nam spektakularne kropelki. Przechodzimy teraz do
detailingu wnętrza. Oczywiście to będzie quick detailing. Użyjemy sobie do tego dedykowanych produktów z listy i widzimy się w środku. Słuchajcie, kolejnym produktem, który musimy wziąć pod uwagę właśnie przy wyborze marki, jest produkt do szyb. Jest, można by pomyśleć, banalny, prozaiczny produkt, natomiast jego zastosowanie również ma wielkie znaczenie. Tutaj mamy szybę, która jak widać długo nie była myta. Z zewnątrz sobie pozwoliłem ją przeczyścić, żeby móc popracować sobie w środku, pokazać Wam efekty. Myślę, że dwa strzały jak najbardziej wystarczą, no ale mimo wszystko szyba jest bardzo brudna. Bardzo dużo osadu posiada. Posiada nawet jakieś tutaj chemikalia. Być może ktoś plakiem psikał deskę, przez co to wszystko się gdzieś tam przeniosło na szybę. Więc siła naszego produktu do szyb jest w tym przypadku dosyć istotna. Musi być ona na tyle wystarczającym, wysokim poziomie, żeby się tego wszystkiego pozbyć. No tu myślę, że każdy wiedzie, czego się spodziewać. Jest to po prostu glass cleaner do samochodu. Marka, której przedstawiać nie trzeba. Także robotę swoją zrobiła świetnie. Porównajcie sobie efekt. Ale mimo wszystko fajnie, żeby ten producent jednak swój glass cleaner posiadał. Słuchajcie, pamiętajcie, że nie jest to test produktów. Mimo wszystko, żeby opowiedzieć wiele rzeczy o danym produkcie, trzeba byłoby troszeczkę czasu na to poświęcić. To jest zapoznanie Was z marką, zapoznanie Was z moją filozofią, którą przejawiam wobec marek, którą oczekuję również od właśnie tych produktów, od producentów pod kątem listy, którą mieliście okazję zobaczyć. Więc jedną z pozycji na liście jest również jakiś interior cleaner. W tym przypadku samochód nie przechodzi detailingu wnętrza, więc nie będziemy tego robić na wysokim poziomie. Natomiast trzeba to odświeżyć i do tego użyjemy sobie napa cleanera. Ten środek generalnie plasuje się jako środek do czyszczenia skór, natomiast również producent przewiduje po prostu czyszczenie wnętrza, więc wykorzystamy go sobie właśnie do tego, żeby poradził sobie z tymi plastikami tu na dole. Na tym Wam pokażę właśnie zasadę działania tego produktu. Użyjemy sobie kilku technik, kilku metod. Na wstępie spryskamy sobie tą powierzchnię tak, żeby ten produkt już nam zaczął coś tam działać. Myślę, że tu pokusimy się o pędzelek, po prostu sobie przeszczotkujemy tą pędzelkiem, tak samo jak i tutaj element pod uszczelką. Zobaczymy sobie jego siłę czyszczącą. Fajnie mimo wszystko, że w gamie jest ten produkt, bo interior cleanery czy właśnie quick detailery nie są aż tak typowe, nie są typowymi produktami. Więc zobaczymy, w jaki sposób ten nam powierzchnię wyczyści, a zarazem jakie wykończenie zostawi. Na pewno muszę przyznać, że pięknie charakteryzuje się zapachem. Jeżeli taki zapach utrzymałby się w aucie po tym quick detailingu, naprawdę byłoby super. No i dobra, zobaczymy. Przedcieramy sobie to. Zobaczymy, jak nam to wykończy, jak się to zachowa. Jest to samochód mimo wszystko wożący ludzi gdzieś tam w cięższych warunkach, więc teścik, można powiedzieć, zarazem mamy już taki naprawdę miarodajny. Te progi plastikowe zawsze najbardziej dostają, a tutaj myślę, że efekt naprawdę jest fajny. Jak na quick detailing, ja jestem bardzo zadowolony. Oczywiście wiadomo, quick detailing ma polegać raczej na tym, że bierzemy sobie nasz preparat, zapsikujemy, przecieramy i po prostu usuwamy kurz z wszelkich powierzchni. To jest raczej quick detailing, natomiast też chciałem Wam pokazać siłę czyszczącą tego preparatu. Naprawdę pięknie pachnie, jeżeli uda się go troszeczkę zachować, tego zapachu na odbiór klienta, naprawdę byłoby fajnie. No ale to zawsze okazuje się na samym końcu, bo jeszcze jakby nie było, będziemy mieć sobie szyby, będziemy sobie gdzieś tam przedmuchiwać ten samochód, odkurzać i tak dalej. Więc ten zapach się może trochę nam ulotnić, ale nie szkodzi. Tu jeszcze zrobimy sobie może 50, idę po taśmę, zobaczymy sobie siłę czyszczącą na dosyć mocno zajechanym progu. Słuchajcie, efekt do czyszczenia jest naprawdę niezły. No ten plastik prezentuje się bardzo fajnie. Oczywiście pokusimy jeszcze się o takie przetarcie szybkie. Zobaczymy, czy ta siła będzie się różniła. No mam wrażenie, że tu jest troszeczkę czyściej, że gdzieś tam z tych wszelkich takich mikrorysek, mikrozakamarków usunęliśmy sobie więcej tych zabrudzeń, ale nawet do quick detailingu świetnie się to nada, do całego wnętrza. No do skóry ja jestem jednak zwolennikiem używania preparatów dedykowanych. Ja tutaj używam jedną markę, o której wiecie, jest to Color Lock, ale do wnętrza, do quick detailingu, czy do nawet profesjonalnego czyszczenia pędzelkami, środkami
myślę, że świetnie się to nada. Przechodzimy do ostatniego punktu programu i robimy podsumowanie. Ostatnim punktem programu jest dressing do opon. No, trzeba tą usługę zwiększyć tym, żeby opony również ładnie wyglądały. Oczywiście tutaj nie sugeruję używania jakiegokolwiek dressingu na mokrą oponę, więc znowu pokusimy się o użycie Blo. Szybko sobie tą oponę osuszymy, przygotuję ją do aplikacji dressingu i pokażę Wam, jak świetnie działają te preparaty. Słuchajcie, Fireball ma do dyspozycji kilka dressingów do opon, co jest fajne, dlatego że możemy sobie dozować stopień połysku. Mamy satynowy produkt, mamy produkt o wysokim połysku, czyli ten, oraz mamy taki nietypowy produkt, czyli Tire Janus. Jest to taki efekt perłowy, ale zarazem w zależności od kąta, na który patrzymy na oponę, efekt jest albo bardziej połyskujący, albo bardziej satynowy, więc jest to naprawdę coś unikatowego, coś ciekawego. Swoją drogą właśnie ten efekt perły to jest kolejny punkt programu, który trochę uprzyjemnia tą robotę, albo również pomaga Wam sprzedać te produkty, jeżeli poza detailingiem również organizujecie zestawy dla swoich klientów, więc jest to fajne. Ja sobie tutaj odblokuję korek. Do oczywiście tych dressingów są przygotowane aplikatory z takim fajnym wyżłobieniem, które pomaga troszeczkę się lepiej dostać na całą oponkę. Przechodzimy sobie do aplikacji, zaraz sobie to porównamy. Ok, oponę mamy nadressingowaną, natomiast tutaj Fireball ma również tego typu produkt, w sensie do zabezpieczenia zarówno opon, jak i właśnie takich listw, jakby takich progów dodatkowych, plastikowych, więc taki sobie również nałożymy na naszą dokładkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tą rekomendację możemy zamknąć klamrą. Jako że Fireball posiada wszystkie produkty, które według mnie są najbardziej istotne w detailingu, no to ma najwyższe noty punktowe. I oczywiście, jeżeli chodzi o sposób użycia i techniki, sugerujcie się deklaracją producenta, jakby sugestią producenta, tym co jest na etykiecie. Ja po prostu mam swoje autorskie metody, tak najbardziej lubię sobie tych produktów używać, niezależnie czy produkt ma na etykiecie taką informację czy taką, ale chciałbym, żebyście jednak zapamiętali, że warto jest stosować się do zaleceń, bo wtedy ten produkt będzie najlepiej oddawać to, co powinien. Wszelkie te produkty oczywiście znajdziecie na sklepie MotoGo. Zarówno całą gamę Fireballa, jak również pozostałe, które będą się sukcesywnie na tym kanale pojawiać. Więc jeżeli jesteście ciekaw kolejnych marek, które będziemy zestawiać właśnie z Fireballem, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, obserwujcie, bo przygotuję dla Was właśnie zestawienie i testy tych produktów, jak one działają w życiu codziennym, jak samochody po tych produktach będą wyglądały. Nie chcę tutaj dawać punktacji tym produktom z tego względu, że można różne sobie zależności wziąć pod uwagę. Te produkty charakteryzują się jakby swoją zasadą działania zabezpieczającą od razu, natomiast są również nie najtańsze, więc tu nie chodzi o taką punktację pod kątem ceny i tak dalej, tylko zestawienie, czy dany producent posiada produkty, które w mojej opinii są najbardziej istotne w detailingu. Fireball stanął na wysokości zadania, posiada poza tymi najważniejszymi również inne ciekawe produkty w gamie, które również z czasem będę Wam zajawiać. Następny, jeżeli jesteście ciekawi, wpada ADBL. Także widzimy się w kolejnym materiale, w którym weźmiemy pod lupę po prostu kolejnego producenta. Słuchajcie, prawie bym zapomniał, oczywiście na hasło Cube Sube razem pisane na sklepie MotoGo możecie liczyć na rabat na cały asortyment Fireballa. Przynajmniej to spróbuję dla Was wywalczyć w sklepie MotoGo. Także nie zwlekajcie, zapraszamy na zakupy. Cześć!